że tutaj nie będzie niczym nowym. Słowo się rzekło, kobyłka upłota, więc jesteśmy. AKS Strzegom, lider grupy okręgowej, Wałbrzyskiej Grupy Ligi Okręgowej. Z nami Przemysław Stępniewicz, prezes klubu. Jesteśmy i od razu pytanie, skąd taki dobry rezultat, że jesteście liderem Ligi Okręgowej? No na początku rundy, na początku sezonu założyliśmy sobie cel, awans do czwartej ligi i do tego dążymy. Stąd też w rundzie, w okresie letnim wzmocnienia, przecież mamy też i Hajka, i mamy Orzecha, i Eltona, i kilku jeszcze zawodników, którzy podnieśli jakość tej drużyny. To też się przekłada na wyniki, na ilość strzelonych goli, tak więc dążymy dalej do tego celu i pilnujemy tych wyników, aby w przyszłym sezonie zagrać w czwartej lidze i wróci do tej czwartej ligi. Jak widać, drużyna trenuje w dobrej dyspozycji. Jest faktycznie taki duży wachlarz zawodników, że można nimi dysponować i zmieniać z meczu na mecz? Odpukać jest wachlarz, mamy na tylu zawodników. Dlaczego odpukać? Dlatego, że gdzieś tam te kontuzje nas omijają i też mamy możliwość jeszcze wspierania drugą drużynę, bo też trzeba, warto też powiedzieć o tym, że mamy drużynę bardzo młodą w A-klasie. Część zawodników jest doświadczonych, część wspiera właśnie to, co powiedziałem, z pierwszej drużyny, czyli z Ligi Okręgowej, ale większa część tej młodzieży, no to jest tak naprawdę junior. Junior z tego względu, że juniora starszego no właśnie, nie mamy. Sorry, że przerwę, bo postępujecie tak jak chociażby Górnik Wałbrzych, czy chociażby Zagłębie Wałbrzych, które gdzieś tam w B-klasie, obydwie drużyny grające w B-klasie, czyli zamiast ligi juniorskiej wchodzimy w tą ligę bardziej seniorską, ale gramy więcej. Owszem. Przede wszystkim chodzi o granie. Będąc w lidze juniorskiej, tak naprawdę gralibyśmy w jednej rundzie 8 meczów. To jest według nas za mało do tego, aby móc młodzież rozwijać. A w A-klasie już ten poziom, zwłaszcza w tym sezonie, podniósł się i młodzież poczuwa już tą męską, seniorską piłkę, co za chwileczkę myślę, że się przełoży na wprowadzenie części zawodników do pierwszej drużyny, co już to uczyniliśmy. Bo warto też wspomnieć, gdzie obejmowaliśmy nowy zarząd, to mieliśmy z gminy Strzegą dwóch zawodników. Dwóch zawodników, którzy zafunkcjonowali w pierwszej drużynie, pozostali to byli zawodnicy z zewnątrz. Kiedy, tak jak powiedziałem, objęliśmy zarząd, dzisiaj mamy już 12 zawodników plus młodych chłopców z A-klasy. Tak więc dążymy do tego, żeby jak najwięcej swoimi zawodnikami grać. Myślę, że to jest filozofia. A jak wygląda sytuacja z młodszymi? Skoro wychowankowie, to uczymy od najmłodszych. Tak, uczymy od najmłodszych i zakładając sobie na samym początku, że stworzymy tą piramidę szkoleniową i do tego dążymy. To, co powiedziałem, juniorów starszych nie mamy, natomiast grupy młodzieżowe jak najbardziej. Mamy tych grup młodzieżowych naprawdę na tyle ponad 300 dzieciaków i to widać po boiskach, gdzie brakuje miejsca na Orlikach i mamy tak naprawdę kapitalne warunki do trenowania. Za chwileczkę myślę, że też się przejdziemy i pokażemy. Natomiast tak. brakuje już miejsc na boisku. I tak jak powiedziałem, w przyszłości chcemy wprowadzić jak najwięcej zawodników do pierwszej drużyny, ale też wychować takiego jarodzynka, w którym będziemy mogli się szczycić na arenie międzynarodowej. Przyjechałem tutaj pierwszy raz. Powiem szczerze, nie wiedziałem, gdzie trafię, bo zakładałem, że będzie to mniej infrastrukturalnie rozbudowane. Jestem pod wielkim wrażeniem. Widać, że ta infrastruktura fantastycznie tutaj się wkomponowała. Bardzo fajnie przy współpracy z Osirem, bo mamy taką umowę hybrydową podpisaną z Osirem, która też po części zajmuje się utrzymaniem boisk, ale też i grupami młodzieżowymi formalnie, bo też warto tutaj zaznaczyć, że AKS Strzegom, bo to też nie piłka nożna. Właśnie, zaraz będziemy o tym rozmawiać, bo chciałem też do tego właśnie zadać to pytanie, że AKS Strzegom to jeszcze dodatkowo jakie sekcje? Tak, mamy sekcję wspinaczki, mamy sekcję piłki siatkowej, mamy sekcję tenisa stołowego, sekcję judo i już nie mamy, ale mieliśmy też lekką atletykę. No i piłka nożna. Piłka nożna jest największą sekcją. Natomiast to, co powiedziałem, no my zajmujemy się też innymi sekcjami, tak? Piłka nożna jest nam bliższa z tego względu, że ja 20 lat spędziłem w tym klubie jako trener.
Tak więc tutaj najlepiej się znam na piłce nożnej. Natomiast część członków zarządu pracują nad swoimi drużynami, nad swoimi sekcjami, bo też każdy członek zarządu odpowiada za poszczególne sekcje. Mówiliśmy przed chwilą o trenerce, to teraz pytanie właśnie o trenera, bo zmieniliście nie tak dawno, rok temu trenera, efekty widać. Tak, może trener już jest drugi sezon u nas. Po spadku z czwartej ligi stwierdziliśmy, że będziemy stawiać na swoich zawodników, jak i również wychowywać swoich trenerów. Stąd też pomysł na zaproponowanie Marcinowi Dobrowolskiemu, trenerowi UEFA A, współpracy z pierwszą drużyną. Wyraził chęć, wyraził wolę, więc dzisiaj, w ubiegłym roku już walczyliśmy o czwartą ligę. Nie udało się ze względu na to, że dwóch czołowych zawodników środkowych z obrony wypadło. Stąd też zabrakło kilku punktów do tego, żeby awansować, ale w tym roku wzmocniliśmy się też w tej formacji defensywnej i ten trener Marcin Dobrowolski jak najbardziej dobrze z nimi współpracuje i też, tak jak mówię, przekłada się to na wyniki i to, co powiedziałem wcześniej, że wprowadza młodzież. I na koniec pytanie, nie omieszkam zapytać właśnie o to, o ligę. Jak oceniacie tą ligę tegoroczną, bo według tego, co my widzimy i omawiamy w programie przed kolejką, no jest ona bardzo nieprzewidywalna. Z jednej strony mamy drużynę, która potrafi wysoko wygrać mecz, a chwilę później, kilka dni, przegrać kolejny mecz. Więc jak traktujecie swoich przeciwników? Co uważacie o lidze? Tak jak pan redaktor powiedział, dokładnie tak jest. Tak? Przykład Górnika Wałbrzych i Górnik Nowe Miasto. Tak? Grając bezpośrednio mecz, Górnik Wałbrzych wygrywa 6-0, za chwileczkę Górnik Nowe Miasto na wyjeździe wygrywa bodajże 5-0. Tak? Tak. Tak więc ta liga jest nieprzewidywalna. Natomiast jakby nie patrzymy przez pryzmat innych drużyn. Tak? My cały czas dążymy do przodu, my cały czas staramy się nie zejść z tego pierwszego miejsca i utrzymać to pierwsze miejsce. Natomiast no gdzieś tam ta liga się kotuje, widać to, że był taki moment żarów nagle, tracąc, nie wiem, 23 gole, on jest na trzecim miejscu, więc to ta liga też pokazuje, że jest bardzo wyrównana i tak jak mówię, fajnie, że tak się dzieje, bo ta liga się robi ciekawa. Wiosna też będzie wtedy ciekawa. Jeszcze bardziej, zawsze jest wiosna bardziej ciekawsza, natomiast mówię, my nie patrzymy przez taki pryzmat, to co się dzieje z tyłu, to jest jak najbardziej, możemy analizować sobie, ale natomiast cały czas dążymy do tego, żeby utrzymać tą pozycję. To jeszcze na koniec zapytam o obozy, bo nie tylko piłka nożna, nie tylko to, co się dzieje tutaj wewnątrz Strzegomia, na waszych płytach i na basenie, na tym, gdzie trenujecie, ale to też obozy, gdzie jeździcie na nie. Tak, tak. Po objęciu zarządu omówiliśmy sobie temat obozów. I dążymy do tego, żeby obozy odbywały się dwa razy w roku. Tutaj przy dużym wsparciu gminy Strzegom, tutaj serdeczne podziękowania dla włodarzy gminy Strzegom, którzy dofinansowują te obozy. Więc dwa razy w roku w okresie zimowym jeździmy sobie, może tak przewrotnie, ale w okresie zimowym jeździmy nad morze, natomiast w okresie letnim jeździmy w góry. Tak więc to też jakby przyciąga młodzież z innych miejscowości, z innych klubów. Tak naprawdę za nieduże pieniądze, ponieważ jest to, co powiedziałem, dofinansowanie, nie? Więc walczymy z takim naszym rywalem, z naszym przeciwnikiem, mówię o telefonie, poprzez to, żeby może w taki sposób, poprzez obozy sportowe, to młodzież odciągnąć od tego telefonu, który tak naprawdę jest w dniu dzisiejszym chyba podstawowym takim narzędziem dla tego młodego człowieka, zamiast wejść w sport, wejść w dyscyplinę sportową, mieć pasję, rozmawiać z kolegami w drużynie, oni rozmawiają poprzez Skype'a, Messengera i tak dalej, więc w taki sposób też staramy się tą młodzież przyciągnąć, organizując fajne obozy za małe pieniądze. Tak jak powiedziałem, przy wsparciu gminy Strzegom. No jest dobrze. Wystartowaliśmy z tym sezonem mocno. No to też jest zasługa wzmocnień, które gdzieś tam do nas dołączyli wartościowi zawodnicy przede wszystkim. No i ich praca na boisku, zaangażowanie w treningi, zaangażowanie w mecze, to skutkuje dobrym startem, no i mam nadzieję, że to utrzymamy. No. Nie oszukujmy się, liga okręgowa i w ogóle tego typu drużyna to też ludzie, którzy pracują i grają. To nie są zawodowi Dokładnie. Zawodnicy. Jak ich zmobilizować, zmotywować do tego, żeby wykrzesali z siebie w niedzielę te 120%? No przede wszystkim to są charaktery, tak? To są charaktery, które gdzieś trenują od dłuższego czasu, w piłkę grają. Nie trzeba ich mocno mobilizować do tego.
Oni już są nastawieni, pewne schematy mają ustawione w głowie, także praca im raczej też nie koliduje. No wiadomo, w niektórych przypadkach jest to lżej, w drugich ciężej, ale myślę, że frekwencja na treningach jest zadowalająca, no i to się przekłada później na mecze. Nie? Prezes mówił, że stawiacie też na młodych, na wychowanków, że nie tylko tych, których sprowadziliście, udało się ich dokoptować, że tak powiem, do drużyny i zaszczepić, ale przede wszystkim też trzeba tych młodych nauczyć i wprowadzić do pierwszej drużyny. Jak idzie z młodymi? No dokładnie, no, na pewno gdzieś tam staramy się wprowadzać tych młodszych zawodników, którzy od dłuższych lat już trenują w naszym klubie. Wiadomo, jedni z lepszym skutkiem, drudzy z troszeczkę gorszym, ale jest na plus. Gramy 3-4 ludzi, którzy naprawdę są gdzieś tam w przyszłości do grania. Mamy takich zawodników, także perspektywa przyszłości z nimi naprawdę jest... Kiedy jakoś... nagrywamy program, jesteśmy przed meczem Górnika Wałbrzych, który będzie się odbywał w Wałbrzychu. Jakie to uczucie pojechać na Górnika i tak naprawdę z rywalem, który symbolicznie, można powiedzieć, powinien być liderem tej Ligi Okręgowej, bo chciał walczyć o tą czwartą ligę, a tu proszę, taki troszkę klops. Znaczy, no, mierzyliśmy się z Górnikiem w poprzednim sezonie dwa razy, tak? No, poprzednie mecze, no, były bardzo wyrównane. No, może mecz wiosną był troszeczkę na plus dla Górnika, ale no, my tam z wynikiem lepszym wyjechaliśmy od nich. No i teraz rzeczywiście, no, perspektywa tego nowego sezonu była taka, że Górnik będzie na pewno silną drużyną i nadal jest silną drużyną, no ale my się przygotowujemy do każdego meczu osobno. Mamy gdzieś tam opracowane pewne rzeczy, które staramy się wdrożyć. No i staramy się, no, nie patrzeć na to, czy to jest Górnik, czy to jest drużyna z niższej części tabeli i będziemy walczyć na pewno o 3 punkty. Liga niezwykle chimeryczna. Z jednej strony drużyna, która wygrywa 6-0, za chwilę ta sama drużyna, która przegrywa kolejny mecz. Dziwne, prawda? No tak, no, jest troszeczkę zawirowań w tej naszej lidze. Tylko mówię, no, my troszeczkę nie patrzymy się na co się dzieje między innymi klubami, między innymi na inne mecze. My staramy się patrzeć do przodu, każdy mecz nasz, staramy się gdzieś tam, mówię, przygotować do tego następnej kolejki, no i z perspektywy czasu ten następny stopień pokonać wyżej. Nie tylko jesień, czyli wiosna zapowiada się również ciekawie. No myślę, że tak, no zobaczymy. No, zima też przynosi jakieś tam ruchy transferowe, różnie to jest. Zobaczymy, no, co czas przyniesie. No, my pracujemy cały czas ciężko nad tym, żeby każdą ciemno, tą cegiełkę... Ciemno, nie tak. Ciemno, nie ciemno, tak jest. Mamy do tego przystosowane boisko, także też tutaj ukłon w stronę Osiru jak najbardziej, że możemy trenować na dobrze przygotowanym obiekcie i przy światłach, kiedy już jest ta pora roku taka, jaka jest. No i mam nadzieję, że mówię, no, będziemy dalej tą każdą cegiełkę dokładać do tego, co mamy zrobić. I... No i specjalnie dla widzów, a dla moich kolegów Jakuba Zimy i Bartłomieja Nowaka, którzy mocno mnie naciskali, że mam tutaj przyjechać i odebrać. Oto proszę, statuetka w formie napisu dla Sportowy Wałbrzych od AKS Strzegom. Tak więc, od całego zarządu i przede wszystkim od całej społeczności sportowej ze Strzegomia, AKS Strzegom. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za przybycie. Teraz wiecie, gdzie postawić. Mamy nową meblościankę, także na nowej meblościance będzie stał właśnie ten fajny napis. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo.